Witam Was serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, dzisiaj przyszły do mnie przesyłeczki dwie. Jedna z Danii, jedna z Finlandii. I są to moje ostatnie braki z FIFA 365 z wersji nordyckiej. Moi drodzy, wersję normalną, europejską już mam kompletną tutaj w tym albumie. A tutaj, jak widzicie, mam album nordycki. I dzisiaj sobie otworzymy te dwie przesyłki i pokażę Wam, jakie karty brakowały mi jeszcze do zakończenia tego albumu. W jednej będzie jedna karta. I jest to, moi drodzy, Goal Machine. Goal Machine Eremenko, moi drodzy. To był mój brak z Nordyka jeden, a drugi będzie w drugiej przesyłce. Z tym, że w środku będzie więcej kart, gdyż brakował mi Fans Rosenberg. Nie trafiłem go jak do tej pory. A że na eBayu znalazłem licytację wszystkich fansów, po prostu, no wiadomo, tam był również Fans Rosenberg. I akurat no, cena nie była jakaś taka wysoka i po prostu wylicytowałem cały komplecik. I po prostu sobie wyciągnę tutaj tą kartę brakującą, a pozostałe będą albo do mojego powtórkowego albumu, który składam również, albo po prostu jak ktoś by chciał coś wymienić albo zakupić. No, wszystko poklejone. Muszę uważać. No i wyciągamy najpierw jedna część i w środku mamy, wiadomo, wszystkie fansy i ja szukam tego najważniejszego, czyli Rosenberga. Tutaj go nie było. Może będzie tutaj. Jest, moi drodzy, ostatnia brakująca karta. Fans favorit Markus Rosenberg. Tak więc te tutaj odkładam na bok i sobie włożymy do albumu fansa brakującego i Goal Machine'a. Fans tutaj brakował. Moi drodzy, w weekend będę miał troszeczkę więcej czasu, więc zrobimy sobie prezentację obu kompletnych albumów. Nie wiem, czy gdzieś już na YouTube było coś takiego, czy to będzie premiera. W każdym bądź razie zaprezentuję Wam wszystkie karty z wersji normalnej i z wersji nordyckiej. 175 Goal Machine, 175 tutaj brakował nam Roman Eremenko. Tak więc, moi drodzy, ja Wam już dzisiaj dziękuję za uwagę, zapraszam Was już na moje kolejne filmiki, szczególnie właśnie na ten pokaz wszystkich kart. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.